Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Jak pewnie zauważyliście, no albo nie zauważyliście, była mała przerwa w programie cyklicznym spowodowana no, moją chorobą i tym, że no, nijak nie nadawałem się do tego, żeby tutaj przed kamerą stanąć i coś do Was mówić. Teraz trochę pewnie to jeszcze słychać, ale już jest trochę lepiej, dlatego zaczynamy kolejny odcinek. Pierwsza wiadomość, która może nie jest taka typowa dla naszej strony i dla naszego kanału, będzie dotyczyła dyscypliny enduro. A chodzi dokładnie o cykl Trek Enduro Series, który pewnie jest dla Was znany pod trochę inną nazwą, którą funkcjonował w zeszłym roku. Natomiast jakby Enduro Series dalej będzie trwało i w tym roku także są trzy edycje, które tutaj możecie sobie zobaczyć. To jest cały ich program. Oprócz samych zawodów będą tam też wycieczki, będą szkolenia i wystawy sprzętu i testy sprzętu. Co może być ciekawe, szczególnie dla tych, którzy nie są jeszcze tak totalnie wsiąknięci w tą dyscyplinę i może chcieliby ją poznać, trochę może się boją, tak jak ja, ale chyba się na jedną z tych edycji wybiorę, dlatego że Grzegorz mnie zapraszał już na targach w Kielcach, powiedział, że to jest taki dla nas challenge, no i w sumie czemu nie? Nie wiem, owinę się folię bąbelkową i niech się dzieje co chce. Najwyżej się będę musiał trochę przejść z tym rowerem. Teraz już odbijamy trochę od świata kolarstwa górskiego, tylko po to, żeby zwrócić się ku jednemu z większych wyścigów takich klasycznych kolarskich, a chodzi oczywiście o wyścig dookoła Flandrii, Tour de Flanders czy Ronde van Vlaanderen, jeśli to dobrze wymawiam, który odbędzie się 1 kwietnia, czyli w niedzielę. A największą zaletą dla wszystkich kibiców jest to, że cały ten wyścig będzie transmitowany od samego początku aż do końca na Eurosporcie. Trzecia wiadomość, tutaj znowu wracamy do świata kolarstwa górskiego i cofamy się jeszcze o prawie tydzień, wracając do wyścigu APSA Cape Epic i do tego, co działo się na ostatnim etapie. Wideo, które było na tym etapie, rozniosło się dosyć mocno wirusowo po całej sieci. No i wszyscy już uznali za najgorszego z najgorszych Manuela Fumika, który to miał niby z główki potrącić Jeremiah Bishopa z teamu Canyona. No i ja nawet sam na naszą grupę kolarską MTBXT.pl wrzuciłem taką zajawkę, takiego bajta, że to jest MMA, czyli Mountain Bike Martial Arts. Oczywiście było to żartem, bo później nawet i Wojtek Halejak i Michał Bogdziewicz tłumaczyli, że tam widać, że to przed nim jest kolarz, który robi lekką rybkę i tam jest liźnięcie koła i dlatego on wpada w tego drugiego zawodnika. No mało kto to brał do siebie, wszyscy tam wieszali na nim psy, co było mało fajne, bo to nie jest okej. Jakby nie byliście tam, nie wiecie, co się wydarzyło. Kamera to tylko jest jakiś tam skrót tego widoku. O tym warto pamiętać. Później Manuel Fumik tłumaczył tą sprawę. Ja postarałem się też napisać do zawodników Canyona, jak to wyglądało. No, oni byli dosyć tacy zdystansowani od tego, natomiast mówili, że nie mają do niego żadnych problemów i że to był zwykły race accident, czyli no taki wypadek losowy, tak się dzieje. Nikt tutaj nie zawinił tak naprawdę. Takie rzeczy na wyścigach się zdarzają. No i to by było tyle, jeśli chodzi o nasz 49. odcinek programu cyklicznego. Następny to będzie już 50. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za Waszą uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!